Bach, bach, bach i padł Karabach. W końcu udało się. Polska drużyna wyeliminowała giganta z Azerbejdżanu. A nie jak do tej pory to było, że Karabach uczył gry w piłkę polskie drużyny. Rakowowi się udało, awansował dalej i teraz, moi drodzy, mistrz Cypru, Aris Limassol. Specjalny prezent od sponsora kanału Betfair. Z kodem NGNW10 bądź po kliknięciu w link pod filmem otrzymujecie bonus nawet do 200%, a do tego dostajecie 10 zł free betu. Uwaga, teraz najlepsze. Nie ma żadnych warunków obrotu. I w tym filmie chciałbym odpowiedzieć na kilka pytań, a mianowicie kto gra w tym Arisie? Jak groźna jest to drużyna? I skąd w tym momencie budzi się we mnie ukryty Janusz? Skąd oni w tym Arisie mają pieniążki? Co? Sąsiedzie? Właśnie w tym filmie postaram się odpowiedzieć Wam na te wszystkie pytania. No i odpowiedzieć na to, czy będzie trudniej niż było z Karabachem. No ale słuchajcie, to jest Liga Mistrzów, to jest walka o Ligę Mistrzów. Nikt nie mówił, że będzie łatwo. To teraz, moi drodzy, przenosimy się na gorący Cypr i przed Wami historia Arisu Limassol. Prawdopodobnie jesteśmy największym wkurzeniem w historii cypryjskiego futbolu. Tak rzecznik prasowy Arisu Limassol Kostas Papadopoulos podsumował zdobycie mistrzostwa kraju. Dlaczego? Bo Aris to klub z 92-letnią historią, założony w październiku 1930 roku. Jeden z tych, które tworzyły cypryjski futbol, ale nigdy nie odnoszący żadnych większych sukcesów. Zdobycie mistrzostwa w sezonie 2022-2023 było więc czymś wielkim, historycznym, co nigdy wcześniej się nie zdarzyło. No bo przecież z Limassol polski kibic bardziej kojarzy AL czy Apollon. Dużo bardziej utytułowane kluby, w których przecież można się doszukać polskich śladów. Chociażby Łukasza Sosina, który uczył Cypryjczyków strzelać gole. To skąd nagle wyskoczył ten Aris? Latem 2021 roku do klubu zawitał rosyjski inwestor Władimir Fedorow, który postawił sobie jasny cel. Aris musi wskoczyć do czołówki Ligi Cypryjskiej. Już po zaledwie 2 latach mógł świętować mistrzostwo zdobyte przez swoją drużynę. Inne, dużo bardziej znane kluby na wyspie Afrodyty mogły się tylko przyglądać i zazdrościć. Aris to nie jest Leicester. My tutaj zostaniemy, a najlepsze wciąż przed nami, powiedział prezydent klubu Lisandros Lisandrou, nawiązując do tego, że Leicester nie udało się na dłużej zagościć w czołówce Premier League. To dlaczego rosyjski biznesmen zainwestował akurat w klub na Cyprze? Futbol był zawsze moją pasją i należy rozpatrywać to jako spełnienie dziecięcego marzenia. Gdy patrzyliśmy na Aris, to widzieliśmy klub z tradycjami, z bazą lojalnych fanów, ale też klub pogrążony w problemach. 2 lata temu Aris był w niższej lidze i nie stawiał przed sobą żadnych celów. Czuwaliśmy szczere współczucie dla społeczności związanej z klubem. Tutaj dziadek przekazuje swoją miłość do klubu wnukowi. Tutaj liczy się rodzina i przywiązanie do Arisu. Bez względu na to, co stanie się z klubem. Oczywiście, na początku kibice byli ostrożni i pytali, co stanie się z klubem, kto tu znowu przyszedł. Ale my potrafiliśmy przekonać sceptyków szybkim wzrostem. Opowiadał o powody przejęcia klubu Fedorow. Rosjanin wiedział, że kluczem do sukcesu są zaufani ludzie, więc takich sprowadził do cypryjskiego klubu. Dyrektorem marketingu został Aleksiej Dozorce, który chwali się, gdy przyszliśmy do klubu, to na mecze przychodziło 50 osób. Przez ostatni sezon zwiększyliśmy liczbę kibiców o 20 razy. Teraz na Aris przychodzą tysiące. Czegoś takiego tutaj nie było. Ale to zasługa też dobrze przemyślanej kampanii marketingowej, bo Aris to klub nastawiający się nie tylko na kibica tutejszego, cypryjskiego, ale również na kibica mówiącego w języku rosyjskim. Dobrze wiedzą, co robią, bo rosyjska społeczność jest największa właśnie w Limassol. Tacy kibice są pożądani przez wszystkich właścicieli. Przecież wszyscy wiedzą, że rosyjskojęzyczni ludzie są gotowi wydawać pieniądze i być lojalni wobec danego projektu. Ta publiczność jest bardzo zróżnicowana. Są to pracownicy firm informatycznych czy ludzie z branży budowlanej. Do każdego z nich trzeba podejść indywidualnie. Wielu z nich nigdy nie interesowało się futbolem. Aris stał się ich pierwszą drużyną w życiu. Teraz są z nami, przychodzą na stadion i chorują na tę drużynę, opowiadał Dozorcew. No dobra, ale wszyscy wiemy, że żeby przyciągnąć kibica na trybuny, to potrzeba sukcesu. Fedorow też o tym wiedział i wiedział, że ta drużyna musi zostać poważnie wzmocniona. Trenerem, który doprowadził Aris do tego historycznego sukcesu, jest Białorusin Aleksiej Szpilewski. 35-latek z zawodu uczył się w Niemczech.
najpierw w VfB Stuttgart, a później w RB Lipsk. W swojej karierze prowadził też rodzime Dynamo Brześć, Kairat Almaty z Kazachstanu, w którym miał okazję pracować z Jackiem Góralskim. Zresztą panowie sięgnęli wspólnie po Mistrzostwo Kazachstanu w sezonie 2019-2020. Później Szpilewski wrócił do Niemiec i próbował przebić się w drugoligowym Erzgebirge Oje, ale poległ z Kretesem. Poprowadził drużynę w 8 meczach i żadnego z nich nie wygrał. Od lutego 2022 jest szkoleniowcem Arisu i robi kawał dobrej roboty. Jego drużyna gra efektowny futbol i strzela dużo bramek, o czym zresztą przekonało się ostatnio Batę Borysów. I nawet jeśli z dawnego Batę została już tylko nazwa, to nadal wyniki 6-2 i 5-3 dla Cypryjczyków muszą robić wrażenie. Aris rozbił ich 11-5 w 2 meczu. Prawdziwa miazga. A na kogo w drużynie Szpilewskiego należy uważać? 3 gole Batę zapakował Yannick Gomis. Senegalczyk to specjalista od strzelania bramek na zapleczu Ligue 1. W sezonie 2018-2019 dla drugoligowego wówczas Lens strzelił 16 goli w 38 meczach. Nigdy później nie był już tak skuteczny, ale to nie znaczy, że dla Rakowa może nie być niebezpieczny. Oprócz niego na pewno należy zwrócić uwagę na reprezentanta RPA, Michlaliego Mayambelę, który swego czasu latał po portugalskich boiskach. W ofensywie wyróżnia się też szwedzki skrzydłowy Leo Bengtsson. Oprócz tego jest Serb pozyskany z Crvenej Zvezdy Veliko Nikolić. Jest też reprezentant Gabonu Xavi Babika. W bramce stoi doświadczony były zawodnik Wielkiego Porto, Brazylijczyk Van Alves. I w tej całej międzynarodowej ekipie jest jeszcze miejsce dla dwóch Polaków, Mariusza Stępińskiego i Karola Struskiego. Tego pierwszego chyba nie trzeba przedstawiać, gdy latem 2021 roku zamienia włoski Hellas na cypryjski Aris, to wielu pukało się w głowę. Gdzie Serie A, a gdzie cypryjska liga? Ale Stępiński otwarcie mówił, że do transferu przekonał go właśnie rosyjski właściciel, który obiecał Polakowi silny projekt. Natomiast 22-letniego Struskiego pamiętają przede wszystkim pewnie kibice Jagiellonii i Górnika Łęczna. Wygląda na to, że środkowy pomocnik z Polski jest coraz ważniejszym ogniwem w tym mechanizmie Szpilewskiego. Z Batę rozegrał 147 minut w 2 meczu. Więcej niż Stępiński. A jeszcze gdzie nad tym wszystkim unosi się najlepszy napastnik Polski, Daniel Sikorski, który w barwach Arisu został królem strzelców drugiej ligi, a teraz jest dyrektorem sportowym klubu napędzanego przez rosyjskie pieniądze. Wielkich drużyn nie definiują trofea i tytuły. Wielkie drużyny definiuje historia, etos i to, co mają do zaoferowania. To są elementy wyryte w duszy każdego naszego kibica. Elementy, które sprawiają, że Aris w świadomości swoich kibiców jest wielką cypryjską drużyną. Takie słowa widnieją na oficjalnej stronie Mistrza Cypru. Przed Rakowem niełatwe zadanie. Może być dużo trudniej niż z Karabachem. Ale jak chce się grać w Lidze Mistrzów, no to trzeba. I ja nie będę oryginalny, jak powiem, że we wtorek Raków musi wykonać swoją robotę i najlepiej by było, żeby wygrał. I to wygrał więcej niż jedną bramką. Bo na Cyprze może zdarzyć się naprawdę wszystko. Zresztą ten Cypr i te wyjazdy do cypryjskich drużyn w historii polskiej piłki, no też różnie się kończyły i nie zawsze przyjemnie. W tym momencie przypominam sobie, co kiedyś tam się wydarzyło, chociażby z Wisłą Kraków. No chyba, że ekipa Szwargi zrobi nam powtórkę z rozrywki, czyli 3-2 w Częstochowie, 1-1 na wyjeździe i bach, Raków gra dalej. Zobaczymy, w każdym razie to na pewno będzie ciekawa rywalizacja, już nie mogę się jej doczekać. A wy pewnie nie możecie się doczekać nowych filmów na kanale NGNW, prawda? Bo u nas tutaj na kanale Nie Grasz, Nie Wygrasz zawsze jest ciekawie i możecie liczyć na sporą dawkę ciekawych, mam taką nadzieję, informacji. Dziękuję wszystkim za łapki w górę, dziękuję wszystkim tym nowym subskrybentom, którzy postanowili kliknąć suba i dołączyć do naszej coraz większej społeczności NGNW. Dzięki wielkie, czekajcie na więcej filmów ode mnie i od reszty naszych wspaniałych youtuberów. Ja jestem akurat najmniej wspaniały ze wszystkich, ale czekajcie na powiadomienia, klikajcie i wbijajcie na kanał Nie Grasz, Nie Wygrasz. Do zobaczyska już wkrótce. Pa!